Witajcie drodzy kochani. Chciałem dzisiaj opowiedzieć dla pań taki prosty system na to, żeby być piękną, na to, żeby mieć świeżą cerę. A więc możecie sobie drodzy kochani ugotować zwykły ryż, no po prostu zwykły ryż ugotować i tą wodę, która jest od tego ryżu, wykorzystać do nakładania na waszą cerę. Ta woda z ryżu spowoduje polepszenie się jakości waszej cery, odpowiednie odżywienie waszej cery. To jest właśnie taki przepis bardzo prosty. Nie musicie kupować liftingów bardzo drogich w sklepach kosmetycznych, bo różnie z tymi liftingami jest. Nie wiadomo, czy to zawiera jakieś substancje szkodliwe, czy nie zawiera substancji szkodliwych, bo w dzisiejszych czasach wszystko jest możliwe. Wszelkiego rodzaju chemia jest ładowana do kosmetyków. Także właśnie to jest taka jakby rada, że można wykorzystać wodę z ryżu do tego, żeby po prostu odświeżyć swoją cerę. Na marginesie chciałem też powiedzieć, że sam ryż jako jedzenie też jest odmładzający, ponieważ zawiera pewne substancje, które odmładzają naszą cerę i odmładzają nasz organizm. Dlatego właśnie w Azji nie spożywane są pizzy i makarony, tak jak tutaj w Europie. Wielokrotnie taką przeciętną komidą Polaka, takim jedzeniem Polaka jest jakby spożywanie makaronu, spaghetti czy spożywanie pizzy. Otóż w Azji wiele tysiącleci, od wiele setek lat spożywany ryż, różnego jego odmiany i ludzie dożywają późnego wieku, są zdrowi, nie mają chorób. No właśnie to właśnie dzięki ryżowi ciało człowieka młodnieje, jest silne i pełni sił. Ja dodam, że z mojego punktu widzenia, jako że studiuję jogę, ziarno ryżu zawiera oprócz pewnych aminokwasów, pewnych substancji, które są bardzo dobre dla naszego zdrowia, zawiera ilość prany, energii. Dodam, że nasiona normalnie mają w sobie bardzo dużo energii, ponieważ muszą wytworzyć pewną roślinę, prawda? Z takiego małego nasiona musi się urodzić zboże ryżu lub pszenicy lub jęczmienia lub jakiego żyta czy jakiegokolwiek innego innej rośliny, prawda? Dlatego polecam spożywanie ryżu w różnych jego formach, polecam robienie maseczek właśnie z ryżu. Jak również chciałem dodać, że tutaj w Hiszpanii znajduje się taki owoc, jak również w Polsce w marketach, się nazywa awokado. Awokado możecie wykorzystać również do robienia bardzo dobrej, zdrowej maseczki, jak również możecie ją nakładać na włosy, na odżywienie włosów, tak żeby polepszył się ich kolor i ich jakość. Ale jak również możecie awokado, które jest po prostu jakby odpowiednio zblendowane, możecie nakładać również na cerę, dzięki czemu jakość waszej cery polepszy się. To jest właśnie dla was, drodzy kochani, żebyście mogli skorzystać z tej informacji. Na marginesie chciałem też skomentować, że nasza firma Energia Aaron posiada aronit, który jest odprawnikiem naturalnym, bardzo zdrowym. Możecie go zakupić na linku pod YouTube'em. Dziękuję państwu za uwagę i do widzenia.